To co, idziemy się bawić, Witku? Tak, dzień dobry wszystkim. Jesteśmy w kolejnym dniu targów. No, mam nadzieję, że dzisiaj spełnimy oczekiwania najbardziej wybrednych klientów. I najbardziej zasobniejszych portfeli. Chyba tak. To co mamy? Gdzie jesteśmy? Witamy w imieniu Cargo Pomorze na stoisku firmy Morelo. Jesteśmy dystrybutorem firmy Morelo i chcieliśmy pokazać parę nowości, ale również jak głęboki asortyment w tej chwili Morelo prezentuje. W tym roku na targach wyjątkowo jest do zobaczenia ponad 20 pojazdów, także praktycznie każdy z klientów, który odwiedzi to stoisko, znajdzie na pewno ten model czy tą serię pojazdów, którą byłby zainteresowany. Także jest to jedyna chyba okazja, aby w jednym miejscu przejść przez cały asortyment Morelo i zapoznać się szczegółowo z możliwościami konfiguracyjnymi, możliwościami wyboru takiego pojazdu pod siebie. Okej, okay, a tutaj mamy perełkę w gamie tego producenta. Tak, w tej części, wydzielonej części zostały zaprezentowane dwa największe pojazdy w gamie oferty Morelo. To są modele Empire Liner i Grand Empire. Tutaj jeszcze jest jeden po drugiej stronie, ale taka mniejsza wersja. Te są jedne z największych, jakie są w ofercie w tej chwili Morelo. Czym to się charakteryzuje? Są to pojazdy na bazie Mercedesa Actrosa, także już ciężarówki, długości różne, nawet do 11-12 metrów długości. Też w tych modelach możemy zamówić już wersję taką, jak spotykamy w amerykańskich camperach, czyli z wyjeżdżanymi ścianami bocznymi, czyli tak zwanymi sliderami. Tu będziemy mieli okazję właśnie za chwilę zobaczyć jeden z takich pojazdów. Też mamy na stoisku pojazd, który jest wyposażony w ogromny garaż i bardzo ciekawe auto może do niego wjechać. Idźmy. Od czego zaczynamy? Zaczniemy chyba od tego Grand Empire'a, który tutaj z naszej prawej strony. Ogromne auto. Rzuca się w oczy już pewna nowość od tego sezonu. Może sobie klient, który wybrał Morelo jako swój pojazd, zamówić taki piękny, podświetlany emblemat. Oczywiście za dopłatą, ale myślę, że każdego cieszy, jak na kempingu wieczorem czy całą noc podświetlony zostaje ten emblemacik. Tu z boku widzimy już tą ścianę, która wyjechała na czas ekspozycji. Jest to ten slider. On poszerza salon i poszerza część aneksu kuchonnego. To przejdźmy może do środka. Tak się tylko przyrównam, nie? Ja mam 1,85 m. Tak, 4 prawie metry wysokości, 3,86 dokładnie. Model, przed którym stoimy, to Grand Empire 119 GSO. Ta literka S w środku oznacza, że mamy wyciągane ściany, wyjeżdżane ściany, czyli slidery. G, że jest z tyłu garaż na jakiś model samochodu. Ten model jest jednym z najbogatszych w gamie Morelo. Oczywiście Mercedes Actros i no właściwie co tu mówić, no wyposażenie w standardzie już tak szerokie, co pokazuje ta cena, którą tutaj mamy, 732 330 euro brutto, natomiast wersja podstawowej wersji 710 400, czyli dodatków zaledwie za około 22 000 euro, co oznacza, że nie jest to wcale dużo, więc jakby standard tego auta, bazowa wersja jest już tak bogata, że naprawdę te dodatki już nie stanowią jakiegoś wielkiego udziału w całości kosztów zakupu takiego pojazdu. Z zewnątrz warto zaznaczyć kilka elementów. Ta dekoracja, którą widzimy po boku, ta czarna, to nie jest plastik, to nie jest naklejka, to nie jest żadna inna forma materiału tworzywowego, to jest po prostu szkło. Szkło, które bezpieczne oczywiście, które jest idealnie zespolone z szybami i z oknami zarówno części pasażera,
jak części kabiny kierowcy, jak i też części mieszkalnej tego pojazdu. Na dachu widzimy też bardzo ciekawą sprawę. Nie mamy jednej markizy, mamy dwie. One są oczywiście rozsuwane, wysuwane elektrycznie i cała krawędź dachu jest podświetlona listwą LED-ową. W tej wersji to jest prawdopodobnie opcja, tak myślę, za dopłatą. Nie ma już lusterek, mamy system kamer, który wspomaga kierowcę w prowadzeniu tego pojazdu. I cały tutaj widzę system też kamer 360, no już tak. Chyba obowiązkowo. Tak, przy tych gabarytach. Tak, tu przy tych gabarytach, tak. No, masa schowków dookoła, centrum zarządzania energetyką, o którym jeszcze tutaj powiemy, bo tutaj rzeczywiście jest to pojazd zupełnie autonomiczny, w pełnym tego słowa znaczeniu, łącznie z generatorem prądu zasilanym dieslem, także tutaj po prostu jest absolutna autonomia poruszania się tego auta. Nawet kilka tygodni, czy nawet ponad pewnie miesiące można podróżować bez podłączenia się do zasilania. Zbiorniki wody również ogromne, po 500 litrów, zarówno na wodę czystą, na wodę brudną, jak i fekalia. Oczywiście są zbiorniki zintegrowane z systemem. Tu z kasetką nie latamy. Nie, tu mamy system zintegrowanych zbiorników z systemem płukania, dodatkowego czyszczenia, odpompowywania awaryjnego. Także no jest masa takich gadżetów, które powodują, że jakby właściciel nie ma żadnego problemu i komfort użytkowania tego jest ogromny. Przejdźmy może do tego tyłu, bo tu mamy takie piękne auto, to jest to najnowszy model Maserati. Byłem ciekawy, dlaczego oni go tutaj postawili, no ale jak zobaczyłem, co jest z tyłu pojazdu, to już żeśmy zidentyfikowali tą sprawę. Tył pojazdu to nieprawdopodobnie wielki garaż, który właśnie jest przygotowany, aby to piękne Maserati tam wjechało. Tu nie mamy oczywiście w tej chwili na targach systemów najazdowych, wyciągarek, innych rzeczy, to jest jeszcze nie zamontowane, ale to Maserati wjeżdża tutaj bezproblemowo. Też przykuwa uwagę ten ogromna przestrzeń bagażowa ponad poziomem pojazdu. To jest po to, żebyśmy sobie tam wciągnęli rowery i przewozili rowery ponad poziomem pojazdu, nie uszkadzając jego. Bardzo wygodnie możemy opuścić te rowery na dół, wyciągnąć, załadować z powrotem. Także no, te systemy są tutaj już naprawdę bardzo luksusowe. Wydaje mi się, że chyba jest to jeden z większych garaży, jaki jest dostępny w tej chwili w takiej formie, bo są oczywiście garaże, które są pod samochodami, ale tam wjeżdżają też tego typu auta, ale chyba jeżeli chodzi o głębokość garażu tego typu od tyłu ładowanego, no to jest chyba największy garaż, jaki w tej chwili jest dostępny. Widziałem jakieś suszarki na buty, tu można wszystko zainstalować w tym garażu, nie tylko auto. Tak, w tej chwili chyba tylko problemem jest dostępność towarów w ogóle na rynku, bo wiemy, że są przewidziane nowe modele pralek automatycznych, ale one są bardzo słabo dostępne w ogóle na rynku jako takim. I z tego powodu producenci, nie tylko Morello, ale inni, borykają się z tym problemem, że nie wszystko mogą na tych targach pokazać. I to jest, myślę, też no, jeden taki z symptomów tego okresu, czasu, gdzie nie tylko problem z samymi pojazdami, z zamówieniami i z realizacjami, ale również z dostępnością pewnego elementu wyposażenia. Jasne. Czy ty tymi przyciskami steruje poszczególnymi klapami, dobrze myślę? Myślę, że tak. To można otwierać, zamykać, natomiast myślę, że na potrzeby targów one są po prostu zblokowane w tej chwili i nie można się do nich dostać. Natomiast te pokrywy kryją w sobie nie tylko schowki, ale też kryją bardzo duże pojemniki na różne elementy. No tutaj mamy centrum zarządzania energią. Czy to są przetwornice? Tak, to Witku? Są wszystko przetwornice, ładowarki do różnych rzeczy. Mamy też tutaj całe centrum jakby ładowania z akumulatorów z poziomu solarów, których na dachu możemy zainstalować do 8, a chyba na tym modelu nawet powyżej 8, 10 chyba sztuk można zainstalować. Co jest ważne, każde dwa solary posiadają własny regulator napięcia o najwyższej wydajności, także nie ma czegoś takiego, że 10 solarów pracuje przez jakiś tam jeden falownik. To jest wszystko tak dostosowane, aby ładowanie odbywało się w optymalny sposób.
Tutaj mamy również taki przepastny schowek, który kryje. Bodajże jest to pojemnik na dodatkowe jakieś elementy i przyłącze prądowe. W jednym też z takich pojemników mamy agregat prądotwórczy właśnie, który pracuje w zasilaniu diesla. Tak przynajmniej mówi o tym producent, bo nie pokazują nam tego wszystkiego na targach. Jest to ciekawa sprawa, ale nawet wczoraj w trakcie dnia prasowego niektóre elementy dla zewnętrznych odbiorców nie są aż tak dostępne jak w fabryce. Możemy sobie to zobaczyć od podszewki. No, żeby dostać się do środka, trzeba pokonać 8 stopni. Także jest to bardzo ciekawa sprawa. 8. No, naliczyliśmy wczoraj właśnie, bo jest to ciekawa sprawa. Tak, 8, dokładnie. Także wysokość pojazdu ogromna. Proszę bardzo. Powiem Ci tak, odjął umowę. Tak. Naprawdę odjął umowę. No, to jest fakt, że tu spotkaliśmy od razu się z pewnym takim jakby eksplozją luksusu. Natomiast no, widzimy pierwszą rzecz, która się rzuca w oczy, to jest ogromna przestrzeń, która się pojawiła w tym pojeździe. No, to jest wszystko dzięki tej wysuwanej ścianie, temu sliderowi, który wysunął zarówno tą kanapę, jak i cały aneks kuchenny. To spowodowało, że mamy ogromną przestrzeń, która gwarantuje komfort użytkowania w trakcie postoju, no niebywały, niespotykany wręcz. Tu mamy oczywiście ruchome systemy relaksacyjne, jeżeli chodzi o kanapę, tak zwane relaksy, które są wbudowane, można wysunąć te podnóżki i tak dalej. Ten w ogóle model jest dość ciekawym modelem, jeżeli chodzi o projekt wnętrza. No, spotykamy się z rozwiązaniem rzadko dosyć spotykanym w kamperach, to jest model bar, tak zwany. I ten model bar spotkaliśmy już wcześniej na przykład w modelach Frankia, ale jest to opcja i coraz częściej klienci właśnie pytają o tą opcję. Sam miałem okazję wczoraj sprzedać kampera troszeczkę niższej serii, czyli Palace Linera, który klient wyraźnie chciał zamówić właśnie w takiej konfiguracji. Co to znaczy? Ta konfiguracja jest ciekawa o tyle, że mamy trzy fotele praktycznie takie, jak posiada kierowca. W pełni bezpieczne, w pełni komfortowe, jeżeli chodzi o poruszanie się po drogach, natomiast też no, kapitalny komfort pracy. To myślę, że to jest też z tym powodowane, że ktoś, kto takie coś wybrał, będzie chciał popracować sobie w trakcie jazdy, w trakcie przemieszczania się. No, ten fotel to gwarantuje. Tu jest oczywiście on podgrzewany. No, masażu jeszcze chyba nie dają, ale przypuszczam, że w przyszłości się taka opcja również pojawi. Ten stół jest, jak widzimy, bez podparcia, także jest bardzo ciekawą konstrukcją. Jest na stałe zamontowany. Można go wysunąć do przodu na czas tutaj jedzenia. I tutaj on się ładnie tutaj nam podnosi. Tu można go zablokować. O, i w ten sposób sobie użytkujemy jako stół jadalniany. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Też po zsunięciu tego możemy wyregulować slidera i też wygodniej tutaj usiąść z tej strony do stołu, ale praktycznie cztery osoby komfortowo mogą spożywać posiłek. Co rzuca się też w oczy, to brak łóżka nad kabiną kierowcy. To jest rozwiązanie, które jest bardzo popularne na rynku niemieckim. Tego typu auta kupuje przeważnie klient, który podróżuje w dwie osoby i nie potrzebuje tego łóżka dodatkowego i tu pojawia się ogromna przestrzeń na szafki, jest wyżej również umieszczony sufit, więc w tym momencie komfortowo poruszamy się po całej przestrzeni auta. Czy w opcji można to łóżko domówić? W opcji oczywiście można to domówić. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Oczywiście cały kokpit jest to Mercedes Actros, no z pełnym funkcjonalnym doposażeniem maksymalnie w systemy wspomagania jazdy kierowcy. Dwa ogromne wyświetlacze, prawy, lewy, które są ekwiwalentem lusterek. Mamy dodatkowo system elektroniczny MBUX spotykany w osobówkach, czyli system multimedialny, wszystkie liczniki są wyświetlane cyfrowo, cały system sterowania klimatyzacją, innymi rzeczami odbywa się i nawigacją jest tutaj cyfrowy. Z przodu ta skrzynka to system kamer,
i radarów. I oczywiście szyba jest podgrzewana jakby sama w sobie już, więc to jest naprawdę już maksymalnie komfortowe rozwiązanie. Szyby odsuwane boczne też ze szkła elektryczne, także to spotykamy już również w tych niższych seriach jako opcja doposażenia. Tutaj to jest już standard. Tu oczywiście system multimedialny wbudowany w tą szafkę, wyjeżdżany telewizor. Tutaj mamy też coś dla koneserów napojów, troszkę wyżej procentowych, zarówno tutaj wino, jak i tutaj obok mamy zestaw szkła do szampana. No i tutaj dalej też bardzo sprytnie ukryto centrum dowodzenia. Nie będę się rozwodził nad temat szczegółów tego wszystkiego, bo chyba nie o to chodzi, ale tu widzimy sterowniki klimatyzacji, sterownik zarządzania akumulatorami, ładowania, multimedialny, no wszystko co można, antena satelitarna, wszystko co jest potrzebne do zarządzania tym, czym chcemy w danym momencie, znajduje się w tym miejscu. Także jest to bardzo komfortowe rozwiązanie i bardzo ładnie ukryte. Tu również możemy otworzyć jeszcze dalej ten system. I tu dochodzimy jeszcze do pewnych elementów, które w razie czego są łatwo dostępne, gdyby coś się stało. Tutaj dalej mamy aneks kuchenny. No myślę, że aneks kuchenny w tych modelach Morello wszystkich jest bardzo podobny, aczkolwiek tu już na przykład mamy indukcję. Tak, tu jest tu płyta indukcyjna. Zwróćmy uwagę na to też również, że to już są produkty, które są niespotykane w tych niższych seriach. Nie mamy Dometików, nie mamy Tedfordów. To już jest Siemens i to zarówno w zakresie piekarnika, w zakresie płyty, czy w zakresie lodówki, która tutaj się znajduje w zabudowie i też mamy tą lodóweczkę marki Siemens. Ciekawe. Tak, to jest trochę inna już półka i myślę dlatego też odróżnia te pojazdy po prostu jeden od drugiego. Aneks kuchenny jest bardzo duży, bardzo wygodny. Tutaj mamy w standardzie również ten ekspres do kawy, który jest zamontowany na specjalnej półeczce. A tutaj znajdziemy coś, czego na pewno w zwykłych kamperach nie znajdziemy, czyli zmywarkę szufladową, która specjalnie jest projektowana pod tego typu pojazdy. No, myślę, że pani domu będzie niezwykle zadowolona, że nie musi iść do jakiejś kuchni zmywać, tylko sobie wszystko ustawia tutaj i w ciągu parunastu minut jest to umyte. Natomiast, co jest też ważne, oszczędza to mocno wodę, bo też to zużywa powiedzmy około 12 litrów wody na proces zmywania, gdzie normalnie mamy no, kilkadziesiąt litrów nam ucieka, jak puścimy sobie wodę z kranu. No dalej, a dalej mamy tutaj oczywiście system szaf. W tej szafie mamy też safe, który zamontowany. Możemy też zamówić pralkę automatyczną, która jest montowana w tej szafie. I ten to oczywiście zabiera w pewnym sensie możliwości załadowcze tej szafy, no ale jest opcja, że ta pralka się tu może znaleźć. Jest to pralka ładowana od góry, więc jest też wygodna i bardzo, bardzo efektywna w swoich, też również pod kątem zużycia wody. No i aneks łazienkowy, kabina szklana oczywiście, ceramika. No jest to model łazienki, którego ja osobiście nie jestem zwolennikiem może wielkim, dlatego że mamy to wszystko w systemie otwartym i nawet jeżeli wyseparujemy tą łazienkę drzwiami zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, to no, po otwarciu tej łazienki możemy spotkać się niestety z jakimiś tam pewnie zapachami, które niepożądane są, więc lepszym rozwiązaniem na pewno są te modele z łazienkami typu Luxus Bad, gdzie mamy wyseparowany system albo samej toalety, albo toaleta z umywalką jest w jednym zamykanym pomieszczeniu, a kabina prysznicowa oddzielnie. Jest to bardziej komfortowe według mnie rozwiązanie i myślę, że jakby już przy tym standardzie auta warto o tym pomyśleć, żeby coś takiego sobie zaprojektować. No i tutaj mamy ogromny, można powiedzieć, salon sypialniany, bo to już nie jest zwykła sypialnia, ale też zwraca uwagę ogromna różnica poziomu tej sypialni. No tu bo mamy tu jest dwa, schodki, są dwa tak, schodki. Tak, mamy właśnie bardzo wysokie dwa stopnie, no ale to jest spowodowane tym, co oglądaliśmy, czyli pod spodem mamy ogromny garaż na auto,
i niestety no, coś kosztem czegoś śpimy dość wysoko, ale myślę, że wszystkie elementy, które komfortu w sypialni mamy tutaj, czyli system nagłośnienia, telewizor, duże okno panoramiczne nad głową, no i tutaj mamy oczywiście oddzielną klimatyzację przestrzeni sypialnej. To jest ważne przy tym gabarycie pojazdu, przy tej kubaturze pojazdu, jedna klimatyzacja nie da rady schłodzić całego samochodu, stąd też montujemy dwie sztuki i wtedy mamy pełen komfort. Możemy używać albo jedną, albo dwie, albo przód, albo tył, w zależności od tego, jakie tutaj mamy zużycie, bo to oczywiście są prądu, bo tu mamy oczywiście 3 kW, każda z tych klimatyzacji ma taki pobór maksymalny prądu. Na to też musimy zwrócić uwagę. Także no, tak się to prezentuje. W przypadku modelu z garażem chyba nie można narzekać na komfort. No. Ja się cieszę, że ty dzisiaj mówisz, bo jestem pod takim wrażeniem, że mi mowę objęło. Jest bardzo to... A coś o materiałach, Witku, bo jakby ta cena też bierze się z wykonania, prawda? Wszędzie mam skórę, wszędzie mam elementy chromowane, ale dotykając tego, jakby nie czuję się tej tandety, brzydko mówiąc, znanej no, z tanich kamperów. Zgadza się, na pewno ilość opcji doposażenia tych pojazdów jest dość duża, natomiast jeżeli chodzi o same korpusy szaf, o systemy tych szafek, jeżeli chodzi o fronty i tak dalej, myślę, że one nie odbiegają za dużo od wielu tych lepszych kamperów na rynku, natomiast jest najwyższa dbałość wykonania. Sama ta powierzchnia tych płyt jest bardzo szlachetna. Czy zamówimy wersję palisander, w której my teraz jesteśmy, czy tak zwane aralie, no to tam jest ten jasny odcień tego drewna, no to wszystkie te elementy są rzeczywiście bardzo dobrze spasowane, bardzo fajnie funkcjonują, nie ma żadnego skrzypienia, żadnych tam odgłosów dziwnych to nie wydaje, także no, już możemy tu wymagać rzeczywiście tej najwyższej jakości. Tak samo systemy, czy też rolet przesuwnych, czy tutaj moskitier, też one się różnią na pewno od tych, które są stosowane w tańszych pojazdach, natomiast też to należy zwrócić uwagę, że na przykład system rolet jest dodatkową też izolacją ciepłochronną, po prostu też nam pozwala zaoszczędzić tutaj troszeczkę, jeżeli chodzi o ogrzewanie, że nie ucieka nam ta ciepłota z tego całego pojazdu. Także no, na pewno jest to wysoki poziom wykonania, chociażby te wszystkie okucia zamkowe do drzwi i tak dalej, jak to wszystko pracuje, to się nigdy nie trzęsie, prawda, czy to w czasie postoju, czy w czasie jazdy. No także no, mamy naprawdę luksus, no ale też ten samochód kosztuje 4 miliony, także to myślę, że już... Na tle jachtów to nie jest zbyt wygórowana cena, moim zdaniem. No właśnie, jeżeli porównując do jachtów, to nie. To jeżeli faktycznie porównujesz do wyprawowych kamperów, które kosztują po 1,2 euro, również nie. To trzeba jakby zmierzyć rząd wielkości. Ja wiem, że często piszecie w komentarzach, że kogo na to stać. No, uważam, że w Polsce jeszcze dużo ludzi stać właśnie na tego typu pojazdy. Mamy sygnały, że sprzedały się nawet kampery jeszcze droższe na rynku w tej chwili. Niż konkurencji. Modelo. Konkurencji, tak, ale to już naprawdę myślę, że ten rynek będzie rósł, bo no, alternatywy, takiej prawdziwej alternatywy dla marki Morello czy marki konkurencyjnej, którą znamy, za bardzo nie ma w tej chwili i trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś chce na takim poziomie podróżować, to wybór jest tutaj dość prosty. Jasne. Witku, nagadałeś się dużo, a ja mam tutaj taki dobry zestaw. Takie coś, mam 2 kieliszki, także może byśmy tutaj... Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. No dobra, to wyszliśmy z tej strefy maksymalnego luksusu. Tak jest. I wchodzimy na coś bardziej normalnego, jeżeli w ogóle można tak o Morello mówić. Tak, no tu mamy to szczęście, że teraz możemy właśnie dokonać takiego porównania sobie wszystkich właściwie serii modelowych, które Morello ma w swoim ofercie. Tu jesteśmy akurat teraz w takiej strefie, którą by można nazwać strefa loft. Czyli mamy tu przekrój kilku samochodów, kilku modeli serii Loft. To jest taka średnia półka, a tutaj mamy modele Loft Liner, czyli jakby troszeczkę innego typu podwozie, ale również w serii zabudowy Loft. Natomiast czym to się różni? Trzeba powiedzieć, że Morello buduje swoje auta na bazie właściwie 4 głównych pojazdów, czyli Iveco Daily, Iveco Euro Cargo, Mercedes Atego
i Mercedes Actros. To są takie podstawowe rozróżniki, jakby wyróżniki danych serii, na których my możemy oprzeć konfigurację danego pojazdu. Model Home jest dostępny, cała seria Home jest dostępna tylko i wyłącznie na Iveco Daily. Loft również na Iveco Daily, natomiast przechodząc na model Loft Liner, już mamy do czynienia z możliwością wyboru i tu możemy zamówić to auto w wersji Iveco Euro Cargo albo w opcji 7,5 tony, albo 10 ton. Także to DMC oczywiście. Mhm. Także tutaj to wyróżnia te pojazdy. Oczywiście w zależności od podwozia można skonfigurować rozstaw osi przednich, tylnych, można zamówić je w wersji poszerzonej, tak żeby była większa jeszcze stabilność jazdy. Wersje Loft Liner na przykład już posiadają większe koła w ogóle, jest większa stabilność, zwłaszcza tutaj mamy do czynienia już z silnikami o wyższej mocy, mamy 250 ponad koni, wyższe momenty obrotowe, także mimo że gabaryty pojazdu są podobne Lofta i Lofta Linera, to komfort jazdy zdecydowanie jest wyższy tutaj, jeżeli chodzi o serię Loft Line. Mhm. Tutaj mamy i większe koła, i przede wszystkim właśnie inny silnik, moc 250 koni, inny moment obrotowy. To stwarza ten większy komfort w przypadku poruszania się na przykład po górach. Jeżeli chodzi o doposażenie, to nie będziemy się rozwodzić, bo one są w sumie bardzo zbliżone, te opcje wyposażenia jedna do drugiej, natomiast są takie ciekawostki tutaj zainstalowane, które możemy zobaczyć jako opcje, to jest na przykład wysięgnik na telewizor tutaj pod markizą, czy dodatkowa kuchnia indukcyjna, którą można również sobie zamówić na wysięgniku wyciąganym, żeby jeżeli ktoś by chciał gotować poza pojazdem. Ten system, myślę, jest dość ciekawy w ogóle tych prowadnic aluminiowych. One z uwagi na to, że bardzo dużo schowków mamy na przestrzał tego auta, no, powodują, że mamy bardzo fajną dostępność do całej powierzchni załadowczej. Możemy sobie segregować w skrzynkach dane produkty czy inne elementy doposażenia czy wyposażenia pojazdu, także to jest bardzo fajna sprawa. Myślę, że to jest ciekawe również do zastosowania w innych pojazdach. Także tutaj lofty mają, myślę, w tej chwili dość duże zainteresowanie z w ogóle tymi modelami z uwagi właśnie na tą cenę taką dosyć zbilansowaną. Czyli jaki to rząd wielkości? No tutaj jest koło między 250 a 320 tysięcy euro. To zeszliśmy na ziemię, rzeczywiście. Tak, schodzimy na ziemię, natomiast no, to też zależy od oczywiście opcji doposażenia. Tutaj można na przykład model Loft Liner skonfigurować praktycznie pod 400 tysięcy euro. Mówimy o cenie brutto w Niemczech. Nie? No, to jest oczywiście trochę inna sytuacja w Polsce, bo jest akcyza, ale to już jest jakiś tam poziom, który odzwierciedla bardzo wysoki pułap tego doposażenia. Czyli mając taki 1 100 000 200 000 uda mi się skonfigurować u Ciebie Morello? Myślę, że w wersji netto tak. A powiedz mi, jeżeli miałbym do wyboru Frankie a Morello, bo przecież sprzedajecie Frankie jako cargo, to co? No to jest już, powiem szczerze, bardzo indywidualny wybór, bo oczywiście to są lżejsze auta. No, Francia jest 5,5 tonowa, tutaj mamy 7,5 tony w standardzie, także generalnie jest to trochę inny już pułap również tego samochodu, nawet w wersji Home. Natomiast tak naprawdę myślę, że klient, który jeździ Frankią, który docenia bardzo wysoką jakość Franki, jeżeli by szukał czegoś jeszcze jakby lepszego i bardziej luksusowego, no to tutaj znajdzie na pewno tą półkę dla siebie. Typu, myślę, że to nie jest temat Home, ale myślę, że Loft Liner to już jest ta półka, która rzeczywiście oddaje tą jakość, ten skok jakościowy, to odczucie luksusu. Natomiast oczywiście mam takie wrażenie, że te osoby, które zmieniają bardzo luksusowe pojazdy Francia na przykład, czy inne konkurencyjne, na jeszcze bardziej luksusowe, to myślę, że już szukają Palasa czy Palasa Linera. To jest dopiero wtedy chyba ten prawdziwy przeskok, o który im chodzi, tym bardziej, że Palace Liner tutaj. On może mieć garaż właśnie, tak? Tak, one już mogą mieć garaż, one, czy Palace wersja, czy Palace Liner już mają wersje garażowe. Tutaj mamy do czynienia z modelem na bazie Mercedesa Atego. To już widać inne koła,
zupełnie inna wysokość jest pojazdu, też wyższy standard doposażenia standardowego, jak i tego wiele opcji jest niedostępnych w loftach czy w home'ach, tutaj są już one na standardzie, albo można je również domówić dodatkowo. Ten garaż można konfigurować pod dany model samochodu. Są garaże pod Smarta, są garaże pod Mini Morisa, są garaże pod Fiata 500 na przykład. Także to też można sobie indywidualnie dobrać. Oczywiście można zamówić również pod Porsche 911, ale to już niestety ten Grand Empire i Empire Line. Jasne, jasne. No dobra, to co nam zostało z takiej serii, o których jeszcze nie mówiliśmy? Tutaj został nam Palace, który myślę jest osobno prezentowany i jedna taka perełka, która pojawiła się na targach, na którą nawet ja nie byłem do końca przekonany, czy ją pokażą, natomiast pokazali, jest to pierwszy model Alcova na bazie Iveco Daily. To idziemy. Podobno Alcovy wychodzą z mody, a tu Morello, marka premium, prezentuje Alcovy. No właśnie też zdziwiliśmy się już na dniach dealerskich, że Morello zaprezentowało tego typu model na bazie mniejszego samochodu niż dotychczas znaliśmy Alcovy w tych najbardziej luksusowych pojazdach, czyli zwykłe Iveco Daily. No ale projekt tego auta jest bardzo ciekawy. Myślę, że parę ujęć ze środka pokaże nam dlaczego. Są fani tego typu rozwiązań i myślę, że to jest odpowiedź dla tych fanów, żeby mieli również jakąś tam opcję zamówienia takiego pojazdu. Czyli co, rodzinny samochód, rodzinne Morello? Tak, myślę, że te 7,5 tony nie odstrasza, bo tu jest 7,5 tony DMC również, natomiast no, jeżeli ktoś ma większą rodzinę i chciałby w ten sposób podróżować tego typu pojazdem, jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jakość Morello jest absolutnie zachowana we wszystkich aspektach wyposażenia. Natomiast no, oczywiście no, to łóżko nad pojazdem, nad kabiną kierowcy, no, niektórym nie przypada do gustu, zwłaszcza jeżeli chodzi o opory powietrza, podczas jazdy komfort może jest mniejszy, natomiast no, są fani i myślę, że to dla tych fanów jest zrobione. Tak jak tu widać wszystkie elementy doposażenia, które spotkaliśmy w Palasie czy w lofcie, też można tutaj sobie wybrać. Chociażby lepszego, bardzo wysokiej jakości blaty z materiałów mineralnych, ekspresy do kawy, to wszystko się powtarza, więc jakby czy systemy tutaj lodówka, mikrofalówka, to wszystko jest bardzo powtarzalne, rozwiązania środka również, natomiast no, jest ten inny projekt, jeżeli chodzi o samą bazę auta. Nie? Jasne, ty czteroosobowy. Tu jest jakieś przejście wtedy tutaj? Aha, jest przejście. Tak, tu się przebudowuje, do całe poduszki można przebudować, jest przejście do kabiny kierowcy. No i też mamy możliwość zbudowania sobie większego salonu tutaj, jeżeli chodzi o siedzenie czy odpoczynek po podróży. Po takim zamknięciu zapominasz, że jesteś w samochodzie praktycznie, tak, no to prawda? Bardziej się czuję, powiem szczerze, w tej chwili jak w przyczepie kempingowej niż w samochodzie kempingowym. Nie ma tego całego wizerunku samochodu. Dokładnie. Ucieka nam to wszystko. Nie? Cena? 300 coś? Dobrze pamiętam? Cenowo jest to 311 220 euro, ale tutaj jest już naprawdę mocno doposażony, bo bazowa cena jest 229, więc jakby no, tutaj ten model konkretnie prezentowany został bardzo mocno doposażony. Dobra, co dalej, Witku? A tu mamy taką promocyjną ofertę, która pojawiła się na targach, tak. Promocji jest niewiele w tym sezonie, jeżeli chodzi w ogóle o wszystkich producentów, natomiast tutaj Morello zaproponowało promocję na model Palace. To jest model 88G, to jest model z garażem z tyłu na samochód marki Smart i ten model konkretnie kosztuje 299,900 w takim pakiecie wyposażenia, jakim on został skonstruowany. Według producenta oszczędzamy prawie 40 tysięcy euro, zamawiając ten pojazd na targach. Oczywiście nie są one dostępne od ręki. Termin dostawy jest tutaj bodajże połowa 2-2 albo i dalej w tej chwili. Z tego, co jeszcze mamy w promocji na targach, to mamy też pakiet
tak zwany pakiet Power, czyli zamawiający, składający zamówienie na Palasa czy na Palas Linera otrzymuje od firmy pewien pakiet podstawowy, energetyczny, czyli bateria litowo-jonowa, system 210 Ah, system ładowania, jak pakiet solarny o wartości 7000 ponad euro. Jest to bardzo też fajna promocja, ale to też dotyczy tylko pojazdów, które są tutaj w tym momencie zamówione na targach i są one przewidziane w produkcji dopiero na 2022 rok. To co, Witku? Polska jest gotowa na Morello, podsumowując? Myślę, że trzeba edukować rynek, trzeba przedstawiać jak najwięcej szczegółów, bo wiedza na temat tego typu pojazdów jest jeszcze stosunkowo u nas niewielka. Ludzie się ich trochę boją, ceny przerażają, natomiast myślę, że ostatni sezon, dwa nawet pokazały, że potencjał jest ogromny. Jest masa klientów, którzy pytają o to, próbują się dowiedzieć wielu szczegółów. Proces sam sprzedaży, proces wyboru jest bardzo skomplikowany. To nie jest coś, co sprzedaje się w jeden dzień, dwa dni. Ja myślę, że właśnie te spotkania z klientami dają nam bardzo duży obraz tego rynku i ich potrzeb, ale widać, że to się bardzo rozwija. Jeżeli chcielibyście się spotkać z Witkiem i skonfigurować pojazd, a słyszałem, że trwa to przynajmniej kilka godzin, sam konfigurator, to Witek oczywiście czeka w oddziale cargo w Wejherowej. Ja dziękuję pięknie, dziękuję Ci, Witku. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Tak, do zobaczenia, ale myślę, że miłych targów pewnie, dla wszystkich odwiedzających. Dokładnie tak, a jeżeli materiał Wam się podobał, łapka w górę, oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia wkrótce.